Tuż przed wzniesieniem zatrzymuje się auto. Kobieta jest sama i wysiada, żeby sprawdzić, co się stało. W tym czasie fryzjer dobiega do jej samochodu. Stop, 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 stop! Samochód mi podpadł! No, no! Zejdzie pani z jezdy! Zejdzie pani się uspokoi! TVN Turbo, program Złodzieje, pani się uspokoi! Torebka, telefon! Czemu nie wzięła pani kluczyków? Najpierw zobaczyłam tą maskotkę, później to dziecko, czy lalkę. Przepraszam, ale nie mogę się uspokoić. No nie pomógłby pan w takiej sytuacji? Pomógłbym, tylko wziąłbym kluczyki z sobą. Pani zobaczy, wybiegłem za panią. Masakra po prostu. To on zaraz wróci. Spokojnie. Po kilku minutach fryzjer wraca na miejsce z kradzionym samochodem. Ja też wydawało mi się, że już nie ma czegoś takiego jak kradzie samochodów, a jednak. W Polsce ginie rocznie prawie 10 tysięcy aut. Jakoś to się dzieje. I powiem jeszcze jedno. Bardzo chodliwy samochód, jeżeli chodzi o części. Zatem wyróbmy w sobie nawyk. Nawyk zabierania kluczyków. Mało tego, pomagamy. Ja mało tego, jeszcze jedna rzecz, która na pewno by panią dotknęła, to jest ubezpieczenie. Pewnie byłby bardzo duży problem. Także myślę, że nauczka jest. Jest zapamiętana bardzo głęboko. Dziękujemy i przepraszamy jeszcze raz. Do widzenia. Pani bardzo dynamicznie akurat tutaj wyskoczyła. Jakby było bliżej, to myślę, że byłaby na masce, nie? Tak była zdesperowana, wiesz, tym. Ona w tym momencie pewnie, jak usłyszała pisk samochodu, zaczęła, że to lalka, to zrozumiała, o co chodzi. Ale to już było za późno. No, dokładnie, na tą chwilę. O te 5 sekund za późno.